Bełchatów jest w pierwszej dziesiątce, dokładnie na szóstym miejscu wśród miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców, w którym nie ma pasażerskich połączeń kolejowych. Dodajmy, że w kraju takich miast jest około 100. To dużo. Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o skomunikowanie właśnie kolejowe. Dla przykładu, w Czechach jest tylko jedno takie miejsce powyżej 100 tysięcy, gdzie nie ma połączenia kolejowego, w Austrii 5, a w Słowacji 8. W Bełchatowie kolejowe połączenia pasażerskie zlikwidowano w 2000 roku. Miejsce, gdzie mieścił się przystanek PKP, jest zagrodzone i niszczeje. Niby niedostępne dla osób postronnych, stało się jednak miejscem nieformalnych spotkań młodzieży. Obecnie przez miasto przejeżdża jedynie dwa razy dziennie pociąg towarowy. Kolej jako środek transportu publicznego to alternatywa dla prywatnych samochodów, dla tych, którzy na przykład dojeżdżają do pracy do sąsiednich miast. Takie rozwiązanie komunikacyjne to oszczędność czasu, który zazwyczaj marnotrawi się w korkach. Z takich pasażerskich połączeń korzystają mieszkańcy pobliskich miast Radomska, Piotrkowa czy Łodzi. 4 lata temu sprzedano plac, na którym mieścił się dworzec PKS. Obecnie Bełchatów nie ma więc ani dworca PKP, ani PKS. Jest wiata przystankowa w miejscu, gdzie ma zostać wybudowany nowy dworzec, czyli na ulicy Czaplinieckiej przy szpitalu. Bełchatów jest za to w czołówce miast, w którym przypada najwięcej samochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Tu wyprzedza nas jedynie Warszawa.